Na ścianach niektórych garaży pojawiło się logo Tczewa. Dzięki współpracy władz miasta i właścicieli garaży usunięto bohomazy szpecące te budynki. Od 2009 roku Tczew ma nowe logo wybrane spośród kilkudziesięciu przygotowanych projektów. Nawiązujące do jednego z najciekawszych zabytków inżynierii budowlanej na świecie, mostu tczewskiego, a także do rzeki Wisły, dzięki której miasto powstało. Dotychczas logo pojawiało się na materiałach promocyjnych i reklamowych miasta. Ostatnio pojawiły się propozycje jego wykorzystania w innych celach – estetyzacyjnych miasta. Czego konkretnie pomysł dotyczy? Estetyzacja ponad wszystko, tak? Chcemy mieszkać w ładnym mieście i my robimy ze swojej strony i namawiamy mieszkańców, żeby robili wszystko, żeby to było ładne miasto. W związku z tym tam, gdzie mieszkańcy do nas wystąpili, zaprojektowaliśmy jakby taką możliwość pokrycia tych ścian jednolitą farbą i logo. Mam nadzieję, że więcej będzie, czy to wspólnot, czy będą się organizowali, szczególnie ci, którzy posiadają garaże i będą do nas występowali. No będziemy starali się pomagać dla wspólnego dobra. No lepiej się żyje, jak coś ładnie wygląda tak dookoła. Pierwsze loga Tczewa pojawiły się na ścianach kilku garaży na osiedlu Antoniego Garnuszewskiego, zastępując bohomazy i niecenzuralne rysunki widniejące dotąd na budynkach. Wola urzędników miejskich jest, by kolejne loga pojawiały się na garażach. Warto ją więc wykorzystać, namawia wiceprezydent Adam Burczyk, który otwarty jest na kolejne tego typu propozycje. W tej chwili jakby jesteśmy w innym momencie, w tej chwili rozkręcamy budżet obywatelski, ale cały czas sukcesywnie będziemy również tu odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Pomysł jak na razie się sprawdził, tym bardziej, że prace są współfinansowane przez miasto. Tak, one są współfinansowane najczęściej przez urząd. To nie jest wcale ani może specjalnie drogie, ani tanie, to jest kilka tysięcy złotych. Natomiast dlaczego? Dlatego, że pokrywane jest to farbą, na której potem nie można malować. Tak? Byłoby tak średnio fajnie, gdyby logo miasta zostało zamalowywane jakimiś dziwnymi napisami, czy to jakichś drużyn piłkarskich, czy jeszcze gorszymi napisami. Tak?